poznajcie tę świnię. Tak, to jest słynna świnia z Warsaw Shore. Jak widzicie, już przeszła rekonwalescencję i ma przyklejone ucho. A teraz zaprasza wszystkich do nowego domu Warsaw Shore, w którym my mamy okazję być jeszcze przed tym, jak wejdą do niego uczestnicy. Zobaczmy, jak wygląda ich nowa willa. Na razie jest cicho i spokojnie, ale już za 24 godziny w tym domu, także w tej sypialni, pojawią się uczestnicy drugiej edycji Warsaw Shore, ekipa z Warszawy. Zobaczmy, jak wygląda ich dom. Oto jedna z sypialni. W całym domu zamontowanych jest kilkanaście kamer. Prócz tego są także specjalne reflektory, a także mikrofony, które zarejestrują nawet najcichszy szept. Uczestnikom towarzyszą także trzy ekipy ze steadicamami, czyli kamerami, które są zawieszone na specjalnych rusztowaniach, które noszą operatorzy. Raczej do tego pokoju, czyli słynnej bzykalni z wielkim, okrągłym łożem, nie wejdą. Choć operator namawiał mnie na kąpiel w tym jacuzzi, sprawdzam, woda jest dosyć ciepła, to jednak temperatura na zewnątrz nie zachęca do kąpieli. Jak będzie jutro, czy uczestnicy wykąpią się w tym jacuzzi? Zobaczymy już w MTV.